synergii, jaką możemy uzyskać dzięki połączeniu stosowania preparatów odbudowujących mikrobiotę jelitową oraz dzięki użyciu prekursorów glutationu możemy jednocześnie efekty związane z układem odpornościowym czy w ogóle z homeostazą znacznie wzmocnić. Proszę Państwa, o ile o probiotykach i prebiotykach mówiliśmy już sporo na poprzednich spotkaniach, to glutation będzie dzisiaj, czy właściwie preparaty będące prekursorami glutationu, to będzie pewne nowum na naszym dzisiejszym spotkaniu. Tak się złożyło, proszę Państwa, że ja akurat zagadnieniami układu odpornościowego i wpływu glutationu właśnie na układ odpornościowy zacząłem się zajmować gdzieś 15 lat temu, czyli no można powiedzieć dość dawno. I prawdę mówiąc, na początku te zagadnienia nie były zbyt znane, nie były zbyt powszechne. Hasło glutation nie budziło żadnych skojarzeń. Obecnie sytuacja się zmieniła dość znacznie. Wszyscy słyszeli o glutationie, ale z przykrością muszę powiedzieć, że niestety, proszę Państwa, komercja, marketing wprowadziły na ten temat bardzo wiele nieścisłości, żeby nie powiedzieć wręcz rzeczy nieprawdziwych czy kłamliwych. I to na ten temat postaramy się dzisiaj też parę słów powiedzieć. Proszę Państwa, odbudowanie poziomu wewnątrzkomórkowego glutationu nie jest zagadnieniem akurat takim bardzo prostym, jak mogłoby się wydawać. Ale proszę Państwa, zanim do tego dotrzemy, chciałbym tylko tytułem przypomnienia zwrócić Państwa uwagę, że wszystkie układy naszego organizmu są ze sobą i funkcjonalnie, i morfologicznie powiązane. Nie da się ich rozdzielić. Gdybyśmy popatrzyli na przykład na powiązanie układu odpornościowego z mikrobiotą, to zauważymy, że to nałożenie funkcji jest bardzo głębokie. Jak, proszę Państwa, w tym wszystkim umiejscowić glutation, jak to wszystko połączyć? Otóż, proszę Państwa, glutation jest obecny właściwie w różnego rodzaju funkcjach metabolicznych, które będziemy obserwować przy działaniu poszczególnych układów. Natomiast szczególnie zauważymy absolutną nieodzowność glutationu, jeżeli chodzi o funkcję układu odpornościowego, i zobaczymy też, że glutation zarówno jest wytwarzany, czy też ma ogromny wpływ na kondycję naszej mikrobioty. Drodzy Państwo, o tym, że musimy na siebie spojrzeć troszeczkę inaczej, jako pewien ekosystem, pewien złożony układ, układ złożony z istoty ludzkiej oraz ogromnej ilości komórek symbiotycznych, z którymi musimy egzystować i które służą naszemu zdrowiu, naszej właściwej homeostazie, i to należy wspierać. To nie jest, proszę Państwa, nic dla Państwa nowego, ale musimy pamiętać, że to wewnętrzne imperium, to wewnętrzne państwo mikroorganizmów ma wpływ na gdzieś 60-80% naszej fizjologii. Z kolei, proszę Państwa, gdybyśmy popatrzyli, szukając jakichś porównań, żeby zrozumieć, dlaczego tak bardzo staramy się o dobrą kondycję tej mikrobioty, gdybyśmy zadali sobie pytanie, czym dysponuje, co może, jakie są możliwości dobrze funkcjonującego systemu państwa, w tym wypadku naszego organizmu, to najogólniej można powiedzieć, proszę Państwa, że bardzo duże, wielorakie. I oczywiście to przekładamy na zdolność ochrony naszego zdrowia, na zdolność ochrony naszej homeostazy. I teraz patrząc, proszę Państwa, na to, czym dla nas jest glutation, musielibyśmy go w jakiś sposób umiejscowić funkcjonalnie w naszej fizjologii. O tym, że mikrobiota w dużej mierze rządzi naszą fizjologią, o tym już wiemy. Dzisiaj chciałbym zwrócić tylko uwagę Państwa na pewne elementy, gdzie to będzie się bardzo splatało, czyli patrząc na przykład, że mikrobiota
ma wpływ na dostępność składników odżywczych, to już tu na początku chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że wiemy na podstawie badań naukowych, że nasza mikrobiota jest w stanie syntezować czy dostarczać naszemu organizmowi peptydy czy też aminokwasy, z których syntezujemy właśnie wewnątrzkomórkowy glutation. Z innych bardzo istotnych rzeczy należy wymienić, że dojrzewanie układu odpornościowego odbywa się pod wpływem mikrobioty. Stymulacyjny i modulacyjny wpływ mikrobioty na układ odpornościowy jest bardzo duży, a z kolei w tym układzie odpornościowym, co zobaczymy przy kolejnych naszych slajdach, bardzo istotnym elementem w układzie odpornościowym, właściwie nieodzownym, jest właśnie glutation. Proszę Państwa, najczęściej w mediach, w jakichś tam powiedzmy publikacjach takich, nazwijmy to, mniej poważnych, krótko nazywamy glutation, że to jest nasz uniwersalny obrońca. No jest to poniekąd prawda, ale jakby nie wyczerpuje całego tematu. Powinniśmy spojrzeć na to troszeczkę szerzej. Glutation właśnie z tej perspektywy, którą tutaj pokazują te zdjęcia. Nie jest to samotny wojownik, czy też nawet grupa, która chroni nasz organizm. Jest to pewien element wytworzony właśnie przez to nasze wewnętrzne państwo, przez naszą fizjologię plus mikrobiota. Dlatego zwracałem uwagę Państwa na to, czym dysponuje dobrze funkcjonujące państwo, co może dobrze funkcjonujący organizm, pewien system łączący właśnie mikrobiotę i organizm ludzki. Może dużo. I to, proszę Państwa, czy będziemy mieć tych dobrych obrońców, to jest zależne właśnie od tego, od jakości tego wewnętrznego systemu. Z drugiej strony, proszę Państwa, nie można tego tak uprościć, że glutation to jest tylko nasz obrońca przed patogenami pośrednio, przed toksynami bezpośrednio. To jest zarazem pewien czynnik w tym wypadku biochemiczny, bez którego system naszego organizmu nie może funkcjonować. Gdybyśmy znów szukali analogii do państwa, do jakiegoś właśnie systemu, złożonego systemu stworzonego przez człowieka, można powiedzieć, że jednocześnie na przykład środków finansowych, które zapewniają, które pozwalają na funkcjonowanie tego systemu. Czym jest, proszę Państwa, glutation? Glutation jest obecny w każdej komórce naszego organizmu i co ciekawe, proszę Państwa, nie dotyczy to tylko ludzi, nie dotyczy to tylko zwierząt, ale wszystkich żywych istot. System obronny oparty na glutationie jest powszechny u wszystkich organizmów żywych na Ziemi, z wyjątkiem, proszę Państwa, wirusów. Trudno powiedzieć, czy wirusy można zaliczyć do istot żyjących, są to pewne takie maszynki genetyczne, ale jeżeli chodzi o pozostałe elementy ziemskiego ekosystemu, glutation jest powszechny. Proszę Państwa, glutation jest prawdopodobnie tak wczesnym wynalazkiem ewolucji, jak kwasy RNA i DNA. Uniwersalność tego rozwiązania właśnie to pokazuje. I proszę Państwa, glutation warunkuje odporność każdej komórki. Przy niskich stanach glutationu organizmy po prostu giną. Proszę Państwa, glutation należy, czasem słyszymy, że jest to białko. Nie jest to białko, nie jest tak dużym łańcuchem. To są tak naprawdę, proszę Państwa, trzy aminokwasy połączone w tak zwany tripeptyd, czy jak ktoś woli krócej peptyd, gdzie, proszę Państwa, jednym z nich jest glicyna lub organizm może wykorzystać każdy element, powiedzmy, bo drugim elementem jest glutamina i cysteina. Jeżeli chodzi o kwas glutaminowy, proszę Państwa, mogą to być też jego sole, nasz organizm potrafi to wykorzystać, aby z tych trzech aminokwasów stworzyć taką właśnie cząsteczkę peptydową. Dlaczego glutation jest taki ważny? Badając od strony fizjologicznej i biochemicznej, co w naszym organizmie może czynić i co czyni glutation, stwierdziliśmy, proszę Państwa, że
jest przede wszystkim najbardziej efektywnym, najsilniejszym antyoksydantem naszego organizmu. I co bardzo ważne, proszę Państwa, jest antyoksydantem endogennym, czyli wytwarzanym wewnątrz naszego organizmu. Bardzo istotny element. Większość antyoksydantów, o których mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, czy to, co Państwo możecie spotkać na rynku, to są antyoksydanty wytworzone poza naszym organizmem. Pochodzą z owoców, z różnych roślin. To są różnego rodzaju karotenoidy, polifenole, flawonoidy. Jest tego mnóstwo. Różnica polega na tym, proszę Państwa, że tamte antyoksydanty w naszym organizmie działają tylko raz. Po procesie neutralizacji wolnych rodników same stają się wolnymi rodnikami i są usuwane. Glutation, proszę Państwa, w tym procesie się nie zużywa, dlatego że w naszym organizmie istnieją mechanizmy odtwarzania tej postaci właśnie zredukowanej. Patrząc, proszę Państwa, na zależność procesu starzenia w kontekście poziomu wewnątrzkomórkowego glutationu, wiemy bez żadnych wątpliwości, że niestety niskie poziomy glutationu przyspieszają proces starzenia. Jest to proces w ogóle sprzężony, dlatego że efektywność wytwarzania glutationu u osób starszych spada. I najczęściej, proszę Państwa, nasze życie kończy się w momencie, kiedy poziom wewnątrzkomórkowego glutationu zbliża się do 16% wartości tych referencyjnych, początkowych, które mamy tam w wieku, powiedzmy 18-25 lat. Natomiast osoby, u których nie spada tak znacznie ten poziom glutationu, wykazują się długowiecznością. Proszę Państwa, u wszystkich osób badanych, które żyły długo, poziom glutationu bardzo, prawie że do samej śmierci, utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie. Glutation to jest jakby element związany z pierwszym punktem. Wskazaliśmy, że jest antyoksydantem, potrafi niwelować stres oksydacyjny, stres, który jest efektem zarówno negatywnych, często chorobowych procesów organicznych, jak i, proszę Państwa, skutkiem stresu, długotrwałego stresu psychicznego. Jest wsparciem dla układu immunologicznego. W taki sposób, proszę Państwa, że zwłaszcza komórki odpornościowe zawierają znacznie więcej glutationu niż inne typy komórek. No i oczywiście bez odpowiedniego dostępu, bez odpowiedniej podaży glutationu w organizmie nie jest możliwe wytworzenie ich w wystarczającej ilości. Ale proszę Państwa, również gdybyśmy spojrzeli na detoksykację, to glutation jest niesłychanie ważny dla naszej wątroby i dla naszych nerek. Gdybyśmy popatrzyli statystycznie, gdzie znajdują się największe zapasy glutationu w naszym organizmie, to musimy powiedzieć, że przede wszystkim w wątrobie 68% zasobów to są właśnie hepatocyty wątroby. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, glutation jest najlepszym też detoksykantem naszego organizmu. Potrafi detoksykować różnego rodzaju substancje chemiczne, tworząc z nich albo chelaty organiczne, albo wielkocząsteczkowe koniugaty, i w ten sposób da się niektóre w normalny sposób niefiltrowane toksyny, na przykład jony metali ciężkich, w taki sposób związać bez szkody dla organizmu i usunąć. Proszę Państwa, podnosi witalność. No najprostsze jakby wyjaśnienie jest związane z prawidłowymi funkcjami metabolicznymi. Glutation dostarcza w procesach metabolicznych atomów wodoru, pozwala na właśnie prawidłowe ciągi metaboliczne, ale też jest ogromnie ważny w procesie wytwarzania energii w komórkach, wewnątrz komórek, w mitochondriach, dlatego że bez glutationu ten proces ulega spowolnieniu z powodu nadmiernej ilości wolnych rodników, czy powiedzmy reaktywnych form tlenu. Proszę Państwa, zwiększanie poziomu glutationu w organizmie jest ogromnie ważne. Niestety nie da się, i tu podkreślam to bardzo mocno, nie da się podnieść poziomu glutationu drogą pokarmową, spożywając glutation. Bardzo dużo niestety na rynku jest, proszę Państwa, preparatów z gotowym glutationem i proszę mi wierzyć, nie ma znaczenia, czy jest to liposomalny, czy zredukowany, niezredukowany. Glutation drogą pokarmową nie jest źródłem
właśnie tego uzupełnienia wewnątrzkomórkowego. Aby to nastąpiło, proszę Państwa, musimy dostarczyć składników, czyli tych aminokwasów, trzech aminokwasów, które wcześniej pokazałem, ewentualnie ich homologów. I proszę Państwa, jest to coś, od czego nie uciekniemy, dlatego że nasz organizm codziennie traci glutation. Szczególnie dużo glutationu traci z powodu różnego rodzaju toksyn. Obojętnie, czy to będą, proszę Państwa, leki, czy to będą różnego rodzaju składniki chemiczne docierające z pożywieniem, czy powiedzmy ze środowiska, tutaj tego glutationu tracimy bardzo dużo. Również glutation jest bardzo mocno angażowany w sytuacji, kiedy mamy do czynienia na przykład z infekcjami, mamy do czynienia z promieniowaniem, urazami, dlatego że tam się wywiązuje, proszę Państwa, zawsze stres oksydacyjny, który nie tyle może nie tracimy na zewnątrz tego glutationu, ale on jest zaangażowany w ten proces detoksykacji. Jeżeli mechanizmy regeneracji nie działają efektywnie, to w pewnym momencie on, mimo że jest w organizmie, przestaje być, proszę Państwa, dostępny do funkcji tych fizjologicznych. I proszę Państwa, dotyczy to nas wszystkich, dlatego że obciążamy nasz organizm i złą dietą, i pewnymi nawykami niekoniecznie dla naszego organizmu korzystnymi. Całe nasze środowisko jest ogromnym obciążeniem i oczywiście to, co nam ułatwia życie, cała chemia domowa i usprawnienie życia poprzez właśnie takie środki. Drodzy Państwo, jest pewna grupa chorób, które tak ładnie nazwano chorobami cywilizacyjnymi. Można powiedzieć, że tworząc tą nazwę choroby cywilizacyjne, zamieciono pewien problem pod dywan, dlatego że jakoś zasugerowano wszystkim, że choroby cywilizacyjne to jest koszt po prostu życia w wygodnym, zaawansowanym społeczeństwie. Tu jakby nikt nie próbował za bardzo ruszać tematu, czy rzeczywiście my musimy cierpieć na choroby cywilizacyjne. Ale proszę Państwa, przyglądając się temu zagadnieniu, czy to będzie powiedzmy układ sercowo-naczyniowy, czy układ narządu ruchu, czy układ nerwowy, czy układ pokarmowy, wszędzie gdzie zbadano przebieg chorób i porównano właśnie do poziomu wewnątrzkomórkowego glutationu, zauważono zależność. Wszystkie te osoby, które zapadały na choroby cywilizacyjne, miały obniżony poziom glutationu. I to, proszę Państwa, już bardzo dawno temu pokazało możliwości zastosowania terapeutycznego glutationu, zastosowania klinicznego. To nie jest rzecz, proszę Państwa, nowa. Badania nad klinicznymi możliwościami podnoszenia poziomu glutationu były zapoczątkowane już w latach 80. Czyli proszę Państwa, mamy za sobą 30 parę lat doświadczeń już nie tylko laboratoryjnych, ale również klinicznych i tutaj jakby w sposób nieulegający wątpliwości wykazano, że zarówno choroby autodegeneracyjne, najczęściej związane z postępem wieku, ze starzeniem się, chociaż to nie jest tak do końca, proszę Państwa, jakby oczywiste i sprzężone, czy też gdybyśmy popatrzyli na problemy onkologiczne, czy choroby układu krążenia, czy też na brak odporności w kontekście różnego rodzaju infekcji, czy też powiedzmy problemy związane z obciążeniami toksycznymi organizmu, czy też z zaburzeniami metabolizmu albo pewnymi niewydolnościami metabolizmu, obojętnie który obszar, proszę Państwa, nie weźmiemy, to suplementacja podnosząca poziom glutationu była zawsze efektywna. To jest tylko kwestia potem, czy była bardzo, bardzo efektywna, czy powiedzmy na poziomie średnim, ale zawsze zauważono, proszę Państwa, efekty pozytywne takiej suplementacji. Proszę Państwa, kluczowym w tym całym procesie jest jeden z tych trzech składników, mianowicie cysteina, a ściśle rzecz biorąc, proszę Państwa, czy jak ktoś woli, cystyna. Dlaczego tak? Otóż, proszę Państwa, glutaminy i jej pochodnych spożywamy za dużo wręcz, nasz organizm z tego powodu cierpi, na przykład wiele problemów z nadreaktywnością, z ADHD jest spowodowane właśnie nadmiarami glutaminy i jej pochodnych.
Glicyny raczej społeczeństwa takie tutaj jak europejskie też dostarczają wystarczająco z dietą, tu nie ma problemu z niedoborami. Natomiast proszę Państwa, niestety jest problem z dostarczaniem cysteiny w postaci związanej. I to niestety, proszę Państwa, jest wąskim gardłem syntezy glutationu. Natomiast, proszę Państwa, obniżony poziom glutationu momentalnie sprawia, że inne procesy metaboliczne są nieefektywne. Na przykład, proszę Państwa, używamy dla poprawy zdrowia, dla zwiększenia ochrony antyoksydacyjnej różnego rodzaju suplementy, na przykład witaminy. Taką najbardziej chyba okrzyczanym antyoksydantem jest witamina C, acz nie jest to, proszę Państwa, antyoksydant silny. Ja kiedyś sobie zadałem trud policzenia, ile trzeba spożyć, proszę Państwa, witaminy C, aby zneutralizować wolne rodniki od, powiedzmy, przeciętnego papierosa. No i oczywiście tam z pewnym marginesem błędu wyszło mi, że gdzieś od 5 do 7 gram. Proszę Państwa, ogromna ilość. Dlatego witamina C tak nie do końca jest remedium na pewne problemy z wolnymi rodnikami. Tym remedium, proszę Państwa, na to jest glutation. I co ciekawe, proszę Państwa, antyoksydanty egzogenne, czyli te, które nie zostały wytworzone w naszym organizmie, te, które są dostarczane jako właśnie witaminy, jako antocyjaniny, polifenole i tak dalej, one się cechują małą efektywnością przy niskim poziomie glutationu. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że glutation działa wtedy tylko raz. Przepraszam, nie glutation, tylko ta witamina, ten antyoksydant działa tylko raz i następnie zostaje wydalony jako już po prostu antyoksydant zużyty. Natomiast jeżeli mamy dobry poziom glutationu w organizmie, to on napotykając na taką utlenioną witaminę, czyli już będącą wolnym rodnikiem, z powrotem przywraca ją do postaci zredukowanej i ta witamina w naszym organizmie może działać dalej, czyli organizm jej nie usuwa. Efektywność tego procesu wzrasta, proszę Państwa, wielokrotnie. Mechanizm, proszę Państwa, działania glutationu jest fenomenalny. Nasza fizjologia, czy powiedzmy ewolucja, doprowadziła do stworzenia kapitalnego mechanizmu, gdzie cząsteczki zredukowanego glutationu potrafią na przykład neutralizować rodnik hydroksylowy, dając mu atom wodoru, czyli z groźnego rodnika hydroksylowego tworzy się zwykła woda. Natomiast glutation wtedy utleniony, on przybiera pewne cechy wolnorodnikowe, ale on się wtedy łączy sam ze sobą, tworząc czynnik zupełnie obojętny, niedziałający rodnikowo i co ciekawe, w tym momencie, proszę Państwa, wkracza jeszcze jeden enzym, reduktaza glutationowa, która znów odtwarza go do postaci pierwotnej. Więc, proszę Państwa, mechanizm idealny, tylko niestety nasz organizm musi mieć odpowiednie zasoby, aby to funkcjonowało. I proszę Państwa, patrząc na pierwszą podstawową funkcję glutationu w naszym organizmie, to jest ochrona przed antygenami, przy czym, proszę Państwa, to niekoniecznie muszą być antygeny żywe, bo możemy potraktować też niektóre toksyny jako antygeny, które nie są żywe, a glutation też potrafi na nie oddziaływać. Proszę Państwa, bardzo wcześnie zaczęły się badania nad glutationem. Jest to droga przetarta nie przez koncerny farmaceutyczne, tylko przez naukowców pochodzących z ośrodków akademickich, szczególnie, proszę Państwa, tutaj najważniejszy Uniwersytet Kanady, McGill, miał największe zasługi w rozpoczęciu tych badań, a następnie rozpropagowaniu i zachęceniu świata naukowego do tych badań. Proszę Państwa, dowody naukowe na temat działania glutationu są bardzo mocne i niepodważalne. Proszę Państwa, nie podlegają żadnej dyskusji na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, druga funkcja glutationu to detoksykacja. Absolutnie coś, co jest dla naszego organizmu nieodzowne i co ciekawe, proszę Państwa, nawet medycyna, nazwijmy to akademicką, a ja raczej nazywam ją korporacyjną, doskonale wie, że można użyć preparaty podnoszące poziom glutationu, tylko że to są najczęściej, proszę Państwa, preparaty syntetyczne.
I tak w medycynie ratunkowej na przykład jest stosowana N-acetylocysteina, przeważnie podawana iniekcyjnie, żeby uratować pacjentów zatrutych, czy lekami, czy też innego rodzaju toksynami. Proszę Państwa, ta strategia się sprawdza w przypadku medycyny ratunkowej, ale syntetyki, nawet właśnie takie jak N-acetylocysteina, Państwo ją znacie, bo nawet w preparatach takich jak ACC Max, dostępnych w aptece, też tam się znajduje. Niestety, proszę Państwa, ona się nie nadaje do stosowania w sposób długotrwały czy w sposób ciągły z powodu skutków ubocznych, a jeżeli chodzi o w ogóle podawanie iniekcyjne, to ze względu na te skutki uboczne musi być ściśle kontrolowana i nadzorowana przez lekarza. Patrząc, proszę Państwa, na to, co jest w stanie zdetoksykować glutation, powiem tylko krótko. Lista substancji, które sprawdzono, że mogą być wiązane przez glutation i usuwane, już dawno przekroczyła 10 tysięcy pozycji i cały czas rośnie. Proszę Państwa, praktycznie co nie wymyślimy i sprawdzimy, okazuje się, że glutation potrafi to związać, a następnie tym torem wątroba nerki zostanie z naszego organizmu usunięty. Co ciekawe, proszę Państwa, glutation ma ogromny wpływ na procesy miażdżycowe, na procesy arteriosklerozy. Otóż z glutationem są związane jeszcze, są związane dwie takie grupy enzymów i tutaj bardzo istotną grupą enzymów są peroksydazy glutationowe. One krążą w naszych naczyniach i proszę Państwa, jeżeli spada poziom glutationu, to spada również poziom peroksydazy glutationowej. Przy niskim poziomie peroksydazy glutationowej, proszę Państwa, cholesterol, a ściśle jego frakcja LDL, utlenia się i staje się lepka. Zaczyna osiadać w naczyniach, zapoczątkowując procesy zapalne, które doprowadzają do właśnie tworzenia blaszek miażdżycowych i różnego rodzaju problemów krążeniowych. Proszę Państwa, nie powinno się badać poziomu cholesterolu, na przykład LDL, ale powinno się badać poziom peroksydazy glutationowej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ten poziom jest odpowiednio wysoki, to nawet przy bardzo wysokich stanach cholesterolu nie będzie żadnych zaburzeń krążeniowych, żadnych zaburzeń związanych z miażdżycą. I proszę Państwa, są znane osoby, które mają wysokie stany cholesterolu i nie chorują. I są też przypadki ludzi, którzy mają niskie stany, na przykład dzięki stosowaniu statyn, ze wszystkimi zresztą konsekwencjami ubocznymi, ale mimo to, proszę Państwa, te procesy miażdżycowe u tych ludzi występują. Dlaczego? Bo u nich jest niski poziom peroksydazy glutationowej, która powinna ich chronić. Proszę Państwa, w Polsce nie bada się w ogóle poziomu peroksydazy glutationowej. Na małą skalę jest to, powiedzmy, możliwe, czy powiedzmy, są placówki, które to robią w Niemczech, w Austrii czy we Francji. W Polsce takiej praktyki po prostu nie ma. Nie jest to rzecz nowa, dlatego że po raz pierwszy bardzo szczegółowo opisano ten proces i zależność właśnie procesów arteriosklerozy od poziomu peroksydazy glutationowej już w 2003 roku. Także proszę Państwa, nie jest to jakieś odkrycie w tej chwili Ameryki, natomiast ta wiedza przenika bardzo powoli do ogólnej wiadomości publicznej. Kolejny obszar, proszę Państwa, nasze komórki, które pod wpływem różnych czynników mogą stać się atypowe, nowotworowe, są eliminowane, proszę Państwa, przez nasz układ odpornościowy, przez głównie limfocyty typu T. I stan, proszę Państwa, występowania około miliona komórek nowotworowych w naszym organizmie jest typowy i niczym nam tak naprawdę nie zagraża, jeżeli nasz układ odpornościowy funkcjonuje prawidłowo. I tu, proszę Państwa, trzeba powiedzieć tak, ten układ funkcjonuje prawidłowo, dopóki nam nie spada poziom glutationu. Dlaczego? Dlatego, że aby zarówno organizm mógł odpowiednio szybko i skutecznie wytworzyć, czy powiedzmy syntezować limfocyty, które służą właśnie do eliminacji tych komórek, potrzebuje odpowiednich zasobów glutationu. To jest jedno. Ale proszę Państwa, ta reakcja na
komórki nowotworowe wymaga współpracy kilku, nawet kilkunastu grup komórek odpornościowych i zauważono, proszę Państwa, że przy niskich stanach glutationu te funkcjonalne zależności pomiędzy komórkami ulegają zaburzeniu, czyli na przykład albo komórki nowotworowe nie są właściwie znakowane jako cel dla limfocytów cytotoksycznych, albo, proszę Państwa, po procesie zniszczenia tych komórek nie zostaje zapamiętany typ reakcji i można powiedzieć, pewne grupy komórek nie dokonują procesu jakby posprzątania w organizmie, dlatego że, proszę Państwa, po interwencji limfocytów zawsze mamy bardzo wysoki poziom oksydacji, który dla naszego organizmu nie jest akurat wskazany. Wracając, proszę Państwa, dlaczego ta cysteina związana jest tak ważna. Mówmy może na nią cystyna, żeby uniknąć nieporozumień. Proszę Państwa, czysta cysteina jako pojedynczy aminokwas niestety nie jest zbyt zdrowa dla naszego organizmu, wywołuje pewne skutki uboczne i w dodatku jest bardzo narażona na niszczenie w przewodzie pokarmowym. I bardzo niewielki procent z przyjmowanej cysteiny dociera tak naprawdę do komórek. I tu znów, proszę Państwa, na rynku znajdziecie Państwo cysteinę w postaci czystej, ale tylko dlatego, że cysteina jest, proszę Państwa, dużo tańsza od cystyny. Ogromnie, dużo łatwiej jest ją wytworzyć, natomiast, proszę Państwa, nie polecam, pomijam kwestię, że wykazuje bardzo wysoką kwasowość. Skrzypienie zębów po Coca-Coli jest niczym, proszę Państwa, w porównaniu do wypicia na przykład rozcieńczonej w wodzie cysteiny. Można się zniechęcić po takim teście i można sobie wyobrazić, co się dzieje z pH naszego przewodu pokarmowego. Natomiast jeżeli połączymy cząsteczki cysteiny w cystynę mostkiem siarkowym, to w tym momencie, proszę Państwa, otrzymujemy coś, co jest odporne na atak wolnych rodników, coś, co nie powoduje żadnych skutków ubocznych przy trasie przez nasz przewód pokarmowy i spokojnie z płynami ustrojowymi dociera do błon komórkowych, jest dobrze przez komórki absorbowane do wnętrz, przez receptory i tam dopiero we wnętrzu komórek ta cystyna rozpada się na pojedyncze cząsteczki cysteiny i umożliwia, proszę Państwa, syntezę glutationu. Proszę Państwa, w sposób syntetyczny ciężko jest wytworzyć cystynę, ale można, proszę Państwa, sięgnąć po pewne rzeczy pochodzące bezpośrednio z natury. Więc zapamiętajmy, proszę Państwa, poziomu glutationu nie podniesiemy spożywając glutation. Również modne w tej chwili, proszę Państwa, wlewy glutationu dożylne tak naprawdę nie podnoszą poziomu wewnątrzkomórkowego glutationu, tylko wywołują króciutko efekt związany z antyoksydacją, ale w samych płynach ustrojowych. Proszę Państwa, gra nie warta świeczki, dlatego że efekty są niestety nietrwałe. Natomiast patrząc jeszcze, proszę Państwa, na inne korzyści, przede wszystkim jeżeli zastosujemy tą cysteinę związaną, czyli cystynę, to uzyskamy, proszę Państwa, dokładnie to, co jest przypisywane działaniu glutationu wewnątrzkomórkowego, czyli wzmocniony układ odpornościowy, przyspieszenie detoksykacji organizmu, opóźnienie procesów starzenia, podniesienie witalności, poprawę kondycji fizycznej, zmniejszenie stanów zapalnych. Proszę Państwa, produkt, który na przykład Państwo możecie poprzez Ale Eco czy Ale Leki nabyć, Immunocal, ma już naprawdę, proszę Państwa, bardzo długą karierę i to jest produkt doskonale wytestowany, ponieważ zanim został wprowadzony na rynek, miał za sobą już, proszę Państwa, ćwierć wieku badań i laboratoryjnych, i klinicznych. Na rynku polskim Immunocal jest obecny bodajże od 2006 roku i jedną właśnie z firm, które konsekwentnie Państwu umożliwiają nabycie Immunocalu, jest właśnie Ale Eco. Czym jest, proszę Państwa, Immunocal? Immunocal jest preparatem wytworzonym jako izolat P
peptydów, nie chcę użyć określenia białek, peptydów serwatkowych, ale co jest, proszę Państwa, bardzo ważne, są to niezdenaturowane peptydy serwatkowe. Różnego rodzaju izolatów serwatkowych znajdziecie Państwo na rynku mnóstwo, można je kupować nawet w paczkach 5-kilowych. Problem polega, proszę Państwa, na tym, że tam mamy już do czynienia z mniej lub bardziej zdenaturowanymi peptydami i ta cystyna, ten mostek siarkowy, proszę Państwa, ona ma bardzo wrażliwy, ona w tych preparatach jest niestety nieobecna. Te izolaty białek serwatkowych, które przeważnie na rynku są, świetnie nadają się do budowy mięśni, ale proszę Państwa, nie uzyskamy efektów stabilizacji i odbudowy układu odpornościowego. Ponadto, proszę Państwa, immunokal nie zawiera szeregu składników, które wywołują nietolerancję czy alergię. Nie ma tam kazeiny, nie ma tam laktozy. Wyeliminowano większość długołańcuchowych białek, które często nie są przez osoby wrażliwe na produkty mleczne tolerowane. Natomiast, proszę Państwa, aby uzyskać taki preparat, to jedno pudełko zawierające 30 saszetek, czyli dawka na miesiąc dla osoby, powiedzmy, w wieku do tam 40-50 lat, żeby taki preparat stworzyć, te 30 saszetek, potrzeba, proszę Państwa, około 500 litrów mleka, czyli mniej więcej 16 litrów mleka na saszetkę. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, proszę Państwa, że oczywiście można stosować czy próbować suplementować się produktami naturalnymi, bo na pewno większość z Państwa domyśliła się, że możemy sięgnąć po prostu po mleko albo serwatkę, tylko powstaje pytanie, proszę Państwa, kto da radę wypić 16 litrów mleka dziennie? Wracając do pytania, czy to jest lek? Wszystko zależy, proszę Państwa, w jaki sposób definiujemy lek. Jeżeli, proszę Państwa, patrzymy na leki jako substancje syntetyczne, które doraźnie wymuszają coś w naszej fizjologii i mają skutki uboczne, to nie. Ale jeżeli potraktujemy jako lek substancję, która jest tak naprawdę super pokarmem, czy jest substancją, jest nutraceutykiem, i która przywraca równowagę, przywraca balans naszego organizmu i zarazem zdrowie, to odpowiedź może być, proszę Państwa, tylko tak. Dlaczego, proszę Państwa, nasz organizm sam nas leczy? Pamiętajmy o tym, że żaden lekarz ani lek nie leczy nas. Ta zasada, po pierwsze, nie szkodzić, cały czas obowiązuje i rolą lekarza jest dostarczyć naszemu organizmowi takich substancji, które wesprą procesy samoleczenia. Niestety my, a często też i lekarze, ulegają pewnemu złudzeniu, że te procesy samoleczenia zależą od nas. Otóż, proszę Państwa, w stopniu bardzo ograniczonym my musimy dostarczyć tylko pewnych rzeczy, które te procesy samoleczenia wspierają. Wracając do immunokalu, proszę Państwa, został on zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych jako nutraceutyk. Był jednym, jeśli w ogóle nie był pierwszym preparatem, dla którego stworzono taką właśnie podkategorię wśród suplementów, czyli preparat, który łączy w sobie cechy środków farmaceutycznych i wartości odżywcze, będący jednocześnie bardzo bezpieczny przy stosowaniu zarówno w dużych dawkach przez krótki czas, jak i w sposób ciągły w dawkach małych. Bo to nieraz, proszę Państwa, efekty negatywne mogą się różnić przy tych dwóch różnych sposobach stosowania. W tym wypadku, proszę Państwa, mamy preparat, który można stosować całe życie bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Proszę Państwa, wiemy, że wsparciem układu odpornościowego jest przede wszystkim zdrowy styl życia. I do niego tam moglibyśmy zaliczyć odpowiednią dietę, suplementację, spokojny sen, aktywność fizyczną, rozładowanie stresu, ale musimy, proszę Państwa, poszerzyć naszą świadomość i pamiętać, że tym wsparciem zawsze musi być odpowiedni poziom glutationu. Dlaczego, proszę Państwa, warto sięgnąć po immunokal, czyli preparat, który właśnie dostarcza prekursorów glutationu? Bezdyskusyjne i właściwie już dla Państwa oczywiste wzmocnienie odporności.
Inny obszar to wsparcie i ochrona organizmu przed toksynami. Na ten temat można by bardzo dużo też powiedzieć, na temat mechanizmu, ale to nie jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Zwiększenie naszych możliwości antyoksydacyjnych, czyli usuwania wolnych rodników i reaktywnych form tlenu. Jednocześnie, proszę Państwa, oprócz rzeczy związanych właśnie z tymi czynnikami zewnętrznymi, które powodują silną oksydację naszego organizmu, pamiętajmy, że procesy wytwarzania energii w naszych komórkach też są źródłem wolnych rodników, czy też, jak ktoś woli, reaktywnych form tlenu. Z drugiej strony, proszę Państwa, efektywność tego procesu przemiany ADP w ATP też jest lepsza w sytuacji, kiedy mamy odpowiednio wysoki Proszę Państwa, obserwacja zdrowia i życia osób na przestrzeni wielu lat, bo w tej chwili możemy już, jeżeli chodzi o glutation, powiedzieć, że te obserwacje dotyczą praktycznie już okresu ponad 40 lat, możemy powiedzieć śmiało, że glutation, a właściwie jego wysoki poziom, utrzymany w sposób ciągły, daje nam prawie że gwarancję na zachowanie młodości i dłuższe życie. Proszę Państwa, bardzo ciekawą rzeczą były badania przeprowadzone na sportowcach, gdzie podając, proszę Państwa, immunokal, zauważono wzrost zarówno siły, powiedzmy, wytrzymałości krótkotrwałej, jak i również to obserwowano przy testach wysiłkowych długotrwałych, wzrost efektywności o rząd 13,4%. Proszę Państwa, to nie jest przypadek, to nie jest błąd, że nie powiedziałem do 13,4%. Właśnie to było coś, co szokowało na początku badaczy, że widać było bardzo dużą różnicę. Nie było rozrzutu pomiędzy, powiedzmy, tymi osobami, tylko grupa, która otrzymywała ten preparat, wykazywała się lepszymi efektami o te przynajmniej 13%. Okazało się, proszę Państwa, że ten efekt, ta duża różnica pokazuje tylko jedno. Większość z nas ma ogromne niedobory glutationu i rozpoczęcie suplementacji, która go uzupełnia, daje momentalny efekt, który nie jest takim rozrzutem od 0 do 13, tylko wyraźnym skokiem. Ktoś by mógł powiedzieć, proszę Państwa, co to jest 13%? Lepsza, powiedzmy, wydolność fizyczna. No proszę to powiedzieć sportowcowi, że może poprawić swoje wyniki o 13%. Jest to rzecz jakby bezdyskusyjna. Proszę Państwa, immunokal znalazł też swoje miejsce w terapiach nowotworowych i to zarówno jako wsparcie terapii, które są, powiedzmy, w ramach zatwierdzonych procedur, jak i może być stosowany w terapiach opartych tylko na preparatach naturalnych. Na ten temat można, powiedzmy, sobie poczytać, dlatego że już prawie 20 lat temu immunokal, czy powiedzmy terapia oparta na immunokalu, została właśnie zarejestrowana jako terapia antynowotworowa. Bardzo dużą efektywnością wykazuje się immunokal zastosowany do przyspieszenia i poprawy rekonwalescencji osób po różnego rodzaju traumach, czy też terapiach medycznych. I też, proszę Państwa, ogromnie ważny jest, jeżeli ktoś szczególnie stosuje dużą ilość inwazyjnych terapeutyków, które obciążają wątrobę, nerki, metabolizm, to zastosowanie immunokalu jest ogromnie cenne. I proszę Państwa, chciałbym podkreślić też jeden fakt, bo tego się zawsze obawiają lekarze, pacjenci zależni też, że użycie immunokalu może zmniejszyć efektywność na przykład chemioterapii. Otóż ten mechanizm był badany, proszę Państwa, i efektywność na przykład chemioterapii przy równoczesnym stosowaniu immunokalu nie zmniejsza się, dlatego że immunokal eliminuje te toksyny dopiero w drugiej fazie, w tej fazie, w której one obciążają czy niszczą wątrobę, a nie w fazie absorpcji w nowotworach.
Także jest to nie ten etap, natomiast jeżeli oczywiście no, istnieje obawa, czy prowadzący lekarz ma wątpliwości, no nie ma sensu jakby na siłę tutaj nic robić, warto w takim razie bezpośrednio po zakończeniu chemioterapii wprowadzić intensywną suplementację. Proszę Państwa, oszczędność pieniędzy. Ktoś mógłby powiedzieć, gdzie tu jest oszczędność pieniędzy, jeżeli wydajemy pieniądze i to często niemałe. Otóż, proszę Państwa, chociażby obecna sytuacja pokazała, że jeżeli nie zainwestujemy w swoją własną odporność, w swoje własne zdrowie, to prawdopodobnie służba zdrowia tego nie zrobi, a my wydamy ogromne pieniądze. Nie jest to niczym odkrywczym dla osób, które już miały w rodzinie czy nawet osobiście konieczność, powiedzmy, zastosowania intensywnych terapii onkologicznych. I najczęściej, proszę Państwa, nie czekamy wtedy na publiczną służbę zdrowia i pieniądze niestety wypływają wartkim strumieniem. Dla terapeutów, dla lekarzy, proszę Państwa, jest pewien komfort, dlatego że jest ogromna ilość nie tylko publikacji medycznych na temat immunokalu, ale oczywiście można to znaleźć w różnego rodzaju programach referencyjnych oraz powiedzmy w rejestrach przeznaczonych właśnie dla farmaceutów i dla lekarzy, także mamy tutaj naprawdę duży poziom komfortu. Teraz chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć jeszcze trzy słowa na temat tego, co jest jakby sednem dzisiejszego spotkania, czyli na temat synergii związanej z jednocześnie uzupełnianiem poziomu glutationu oraz odbudową prawidłowej mikrobioty. Tutaj tak przewrotnie pozwoliłem sobie zadać pytanie, czego możemy się dowiedzieć od gęsi. Otóż, proszę Państwa, gęsi latają w kluczach, zresztą nie tylko, większość ptaków wędrujących zauważyła, że efekt synergii nie jest zwykłym tylko efektem sumarycznym. Czyli, proszę Państwa, użycie jednocześnie glutationu, czy prekursorów glutationu i probiotyków w zakresie zdrowia nie będzie tylko sumą ich użycia, jeżeli chodzi o zdrowie, ale efekt będzie no, znacznie większy, można powiedzieć potęgowy. Tak samo gęsi lecące w kluczu zaoszczędzają dużo więcej energii, niż gdyby robiły to zupełnie oddzielnie. Proszę Państwa, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, postanowiłem sobie odświeżyć troszeczkę informacje na temat publikacji medycznych pod kątem właśnie mikrobioty i proszę w całych 10 minut znalazłem bez najmniejszego wysiłku taką masę różnego rodzaju artykułów naukowych, badań klinicznych, których nie byłbym w stanie, proszę Państwa, przeczytać nawet w ciągu tygodnia, czyli dla osób zainteresowanych nie ma najmniejszego problemu, aby dowiedzieć się, jakie są powiązania pomiędzy naszą mikrobiotą, a na przykład funkcjonowaniem czy odpowiednim poziomem glutationu. I w momencie, proszę Państwa, kiedy wrzuciłem w Google, oczywiście no, trzeba to raczej sformułować po angielsku, dlatego że publikacji polskich praktycznie nie ma, ale jeżeli wprowadzimy, proszę Państwa, informacje, zapytanie glutation oraz mikrobiota, no to pojawia się cała lista i już na samym początku, proszę Państwa, przeczytałem pierwszy tytuł, były to badania szwedzkie i brzmiało to następująco, pozwolę sobie przetłumaczyć, bakterie jelitowe kontrolują zdrowie poprzez regulację poziomu glutationu. No, proszę Państwa, nic dodać, nic ująć. Następny artykuł, który zobaczyłem, były to jakieś badania z kolei hiszpańskie i tam były z kolei, proszę Państwa, zależności pomiędzy rakiem oraz różnego rodzaju dolegliwościami neurodegeneracyjnymi, a mikrobiotą i suplementacją poprzez selenoproteiny. Proszę Państwa, selenoproteiny to jest nic innego jak na przykład peroksydaza glutationowa. Proszę Państwa, kolejny artykuł, który zobaczyłem, brzmiał glutation, czy podnoszenie poziomu glutationu pozwala naprawić cieknące jelita, czyli syndrom nieszczelnych jelit.
badania z kolei, proszę Państwa, przeprowadzone w Anglii. Kolejny artykuł był z Indonezji i brzmiał, proszę Państwa, następująco. Mikrobiota jelit wytwarzająca tiole, tutaj muszę Państwu wyjaśnić, tiole to są właśnie związki, do których należy peroksydaza czy glutation, więc mikrobiota jelit wytwarzająca tiole moduluje stres oksydacyjny i stany zapalne w przewlekłej chorobie nerek. No i tak po kolei, proszę Państwa, kolejne tytuły, na przykład mikrobiota jelit moduluje gospodarkę aminokwasów oraz metabolizm glutationu. Czyli proszę Państwa, jest tego całe mnóstwo. Tu pozwoliłem sobie tylko kilka informacji wymienić, ale proszę Państwa, z praktycznego punktu widzenia pamiętajmy, że nasza mikrobiota nie tylko chroni nas poprzez różnego rodzaju metabolity przypominające na przykład antybiotyki, nie tylko, proszę Państwa, potrafi bezpośrednio atakować różnego rodzaju patogeny, ale pamiętajmy też o tym, że mikrobiota jest źródłem między innymi, proszę Państwa, cystyny, którą potrzebujemy do syntezy glutationu. Czyli wszystko to, co proszę Państwa tam w tym naszym endoekologicznym systemie organizmu się generuje, nie tylko krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, ale również różnego rodzaju peptydy i aminokwasy, stają się one proszę Państwa źródłem prawidłowej gospodarki związanej z glutationem. I automatycznie proszę Państwa ta dysbioza, która w tej chwili dotyczy 70% populacji planety, oznacza, że od tej strony wsparcie, jeżeli chodzi o poziom glutationu, mamy również zagrożone. I proszę Państwa, ze wszystkimi skutkami, już pomijam procesy trawienia, ale pojawiają się różnego rodzaju reakcje autoagresywne, nietolerancje, alergie, autoagresje, no i proszę Państwa, osłabienie oczywiście naszego układu odpornościowego, nawet na bieżąco, na dzień dzisiejszy w kontekście infekcji wirusowych. I kolejna rzecz, proszę Państwa, stres, który będzie wywoływał jako skutek w nas stres oksydacyjny, zarówno jest w stanie i robi to niszczyć właśnie mikrobiotę jelitową i proszę Państwa, w tym momencie, jeżeli nie mamy odpowiednich zasobów glutationu, jeżeli nie uzupełniamy tych zasobów glutationu, to nie ma mechanizmu usuwającego ten stres oksydacyjny, czyli nasza mikrobiota będzie automatycznie cierpiała coraz bardziej. Z drugiej strony, proszę Państwa, jeżeli też nie będziemy uzupełniać tej mikrobioty, to zacznie się pogarszanie przyswajania składników, z których nasz organizm syntezowałby glutation. Mikrobiota nie wytworzy, proszę Państwa, tych składników, na przykład cystyny, z których moglibyśmy ten glutation wytworzyć, czyli powiązanie, proszę Państwa, w obydwie strony. Więc myślę, że jeżeli chodzi o suplementację na przykład immunokalem, aby podnieść poziom glutationu, to uzasadniłem to wystarczająco. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o odbudowę naszej mikrobioty, no to oczywiście musimy też dbać i nie tylko, nie wystarczy nam tutaj odpowiednia żywność zawierająca naturalne szczepy, ale musimy szukać też odpowiednio efektywnych, naturalnych preparatów. Z tym niestety, proszę Państwa, jest problem. I jeżeli nam nie wystarczy ta naturalna żywność pochodząca z fermentacji, czy też na przykład sięgnijmy też po wodę z naturalnych cieków, starajmy się maksymalnie skorzystać z dostępnych różnych wariantów, które mogą nam uzupełnić tą mikroflorę jelitową. No i dostarczmy jej, proszę Państwa, pożywienia, czyli różnego rodzaju włókna, błonniki, włókna polisacharydowe i nie musimy sięgać po rzeczy nawet bardzo egzotyczne, bo już jabłka, cykoria czy szparagi, proszę Państwa, będą naprawdę doskonałym dla niej pokarmem, to niestety, proszę Państwa, na co dzień okazuje się, że nie robimy tego regularnie, że są po prostu porywy, kiedy skupiamy się na prawidłowym, zdrowym odżywianiu, kiedy o pewne rzeczy dbamy, a potem przychodzi okres, kiedy po prostu nie mamy czasu.
lub jest taka pora roku, gdzie dostępność pewnych rzeczy jest bardzo znikoma. Dlatego, proszę Państwa, naprawdę jest ogromnie ważną rzeczą, żeby w tej naszej apteczce, oprócz środków opatrunkowych, mieć jednak zawsze jakiś probiotyk, czy najlepiej, proszę Państwa, coś, co jest jednocześnie połączeniem probiotyku, prebiotyku i jeszcze składników pochodzących właśnie, będących jako metabolity tych bakterii, które tam są, i składników pochodzących z roślin, które pomogły nam to uzyskać. Proszę Państwa, takie cechy spełniają właśnie preparaty PowerBiotic, które są wytwarzane w oparciu o rośliny, o owoce i warzywa hodowane, uprawiane, proszę Państwa, w super ekologicznych terenach obrzeży Puszczy Knyszyńskiej. Proszę Państwa, pomysł, o którym mówiłem bardzo szczegółowo na poprzednich naszych spotkaniach, pomysł zaczerpnięty z natury, wynikający z pewnej obserwacji, gdzie jakby sednem, proszę Państwa, była przede wszystkim biodynamiczna uprawa roślin, gdzie nie używano żadnych środków chemicznych, gdzie nie degradowano tych gleb, a jednocześnie do ochrony roślin używano właśnie naturalne fermenty z użyciem efektywnych mikroorganizmów. To doprowadziło, proszę Państwa, w końcu do stworzenia unikalnego preparatu, naprawdę podkreślam to, unikalnego preparatu w skali całego rynku polskiego, preparatu, które zawierają, proszę Państwa, ogromną ilość szczepów, rzędu 700-900 szczepów w zależności od preparatu, gdzie mamy tam jednocześnie pokarm dla tych bakterii, czyli prebiotyki, i mamy całą masę bioaktywnych składników, które możemy potraktować jako terapeutyk. I są to, proszę Państwa, doskonałe liofilizaty, niskotemperaturowe liofilizaty, które nie zniszczyły właśnie bioaktywności tych składników. Preparaty, które, proszę Państwa, zostały przebadane w wielu instytucjach, zresztą cały czas takie działania w celu poznania jeszcze innych jakby cech tych preparatów cały czas mają miejsce. I proszę Państwa, historycznie patrząc na to, co mamy do dyspozycji, więc mamy 4 preparaty ściśle probiotyczne. Jest to pierwszy, tak historycznie właśnie powstał jako pierwszy preparat z jabłek Gold Millennium, który, proszę Państwa, ma szereg bardzo, bardzo istotnych działań. Przede wszystkim, proszę Państwa, wpływa na lepszą regenerację, poprawia pamięć, koncentrację, wykazuje szereg działań przeciwzapalnych, immunomodulujących. Proszę Państwa, możemy też liczyć na silne działanie tego preparatu przeciwko wolnym rodnikom. Z tym, że Państwo już dzisiaj poznaliście różnicę pomiędzy antyoksydantami pochodzenia zewnętrznego, czyli egzogennymi i endogennymi, ale proszę Państwa, przy użyciu suplementacji immunokalem również skuteczność takiego preparatu jak właśnie Balance, PowerBiotic Balance, w celu niwelowania wolnych rodników będzie jak najbardziej, o wiele bardziej efektywna. Z innych działań, proszę Państwa, można by tu wymienić jeszcze aktywność chroniąca przed różnego rodzaju problemami nowotworowymi, szczególnie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o rak jelita grubego, ale to nie jest, proszę Państwa, jakby wyłączne. Ponadto, proszę Państwa, działania ochronne, jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, opóźnienie procesów starzenia, a nawet, proszę Państwa, takie działania jak eliminacja na przykład różnego rodzaju, na przykład kandydozy. Kolejny, proszę Państwa, preparat probiotyczny, który warto tutaj też polecić, to jest PowerBiotic Digest, czy jak ktoś woli bardziej z polskiego Digest, czyli, proszę Państwa, liofilizowana esencja z fermentowanej ekologicznej kapusty. Bogate źródło
witamin, mikroelementów, flawonoidów, karotenoidów, błonnika, a także składników o działaniu przeciwnowotworowym, takich na przykład jak glukozynolany. Przeznaczony, proszę Państwa, przede wszystkim dla ludzi, którzy nie tylko chcą wspomóc procesy trawienne i zadbać o zdrowie swoich jelit, ale też, proszę Państwa, dla osób, które chcą uzupełnić niedobory niektórych minerałów, na przykład cynku i selenu, czyli wzmocnić też działania przeciwnowotworowe. Ponadto, proszę Państwa, będzie to preparat bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o regulowanie na przykład ciśnienia, czy powiedzmy wszystkich problemów krążeniowych. Dlatego, że proszę Państwa, tutaj będziemy mieli znów synergię działania na przykład immunokalu i tego preparatu Power Biotic Digest. Dzięki połączeniu tych dwóch preparatów uzyskamy, proszę Państwa, momentalną syntezę peroksydazy glutationowej, która będzie zwalczała procesy miażdżycowe w naszych naczyniach. Także jak najbardziej, proszę Państwa, warto sięgnąć. No i oczywiście cały szereg jeszcze innych składników o działaniu zarówno przeciwutleniającym, jak i metabolitów bakterii, które mają działania też, powiedzmy, tłumiące rozwój patogennej mikroflory. Kolejny preparat probiotyczny, proszę Państwa, to Power Biotic Cardio. Z kolei jest to liofilizowana esencja z ekologicznych, fermentowanych buraków. I też mamy tu, proszę Państwa, wspaniałe, bogate źródło antocyjanów, flawonoidów, polifenoli, beta-cyjanin, betaksantyn, wiele witamin i składników mineralnych. Proszę Państwa, wszystko to, co jest cechą probiotyku, czyli regulacja układu trawiennego, jak najbardziej tutaj występuje. Natomiast z takich ciekawostek, o których tu warto powiedzieć, proszę Państwa, ten preparat jednocześnie będzie dawał bardzo ciekawe efekty związane z podniesieniem poziomu tlenków azotu, czyli, proszę Państwa, pojawią się też tutaj efekty jakby odmłodzenia układu nerwowego. Również te same efekty, ale uzyskane troszeczkę przez inny skład, zaobserwujecie Państwo w czwartym preparacie probiotycznym Anti-Age. Ten preparat jest wytworzony na bazie fermentowanych wiśni należących do szczepu Montmorency. Jest to stary szczep, proszę Państwa, cechujący się bardzo dużym stężeniem właśnie składników aktywnych. I proszę Państwa, jak najbardziej jest to coś, co możemy polecić osobom, które szczególnie chcą przeciwdziałać procesom starzenia. Mamy tutaj naprawdę, proszę Państwa, możliwość utrzymania dobrej formy i samopoczucia przez długie lata. Fermentowane wiśnie mają, proszę Państwa, udowodnione korzystne działania przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwnowotworowe. Ponadto, proszę Państwa, dzięki tutaj występowaniu w składzie melatoniny zauważymy regulację snu. Jedyny warunek, proszę Państwa, który jest tutaj konieczny, aby to zadziałało, to ten preparat musimy brać wtedy zawsze o tej samej porze, zwłaszcza chodzi tutaj o wieczór, dlatego że działanie melatoniny pojawia się mniej więcej godzinę po zażyciu, ale jeżeli będziemy codziennie zmieniać godzinę zażycia, no to ten rytm nam się po prostu rozchwieje i niestety tego efektu poprawienia regularności snu nie zauważymy. Proszę Państwa, z innych jeszcze tutaj ciekawostek, fermentowane wiśnie cechuje duża zawartość alkoholu perylowego, który jest w postaci czystej, wyizolowanej, zarejestrowanym środkiem przeciwnowotworowym. Czyli, proszę Państwa, coś takiego możemy tutaj też jak najbardziej obserwować. Kolejny preparat, proszę Państwa, to liofilizowana esencja z ekologicznej dzikiej róży.
bardzo bogate źródło witamin, szczególnie witaminy C w bardzo korzystnym połączeniu flawonoidowym i karotenoidowym. Ponadto, proszę Państwa, też inne składniki, kwercetyna, tylirozyt, czy też na przykład kwercetyna. Są tutaj też galaktolipidy, one mają silne działania przeciwzapalne. Preparat, który, proszę Państwa, po który warto sięgnąć, aby profilaktycznie, czy też już w trakcie infekcji, tłumić te negatywne objawy, które pojawiają się. Proszę Państwa, ma działanie pobudzające układ odpornościowy do zwalczania infekcji wirusowych, ale również, proszę Państwa, na przykład również infekcji grzybiczych. Kolejne dwa preparaty, proszę Państwa, to na przykład fat burner, czyli preparat przeznaczony do spalania, przyspieszenia metabolizmu tłuszczów, do spalania tłuszczów. Jest to liofilizowana esencja z ekologicznego octu jabłkowego, ale proszę Państwa, żeby to nikogo, proszę Państwa, nie myliło, nazwa ocet jabłkowy w tym wypadku oznacza, że jest to wspaniały konglomerat wielu składników, a sam kwas octowy jest tylko jednym z elementów tej kompozycji. Mamy tutaj, proszę Państwa, naprawdę środki, które działają bardzo silnie, na przykład związki polifenolowe, do których będą należały kwas galusowy, katechiny, epikatechiny. Mamy tu kwasy chlorogenowe, kawowe, kumarynowy, mlekowy, cytrynowy. Także, proszę Państwa, nie przypomina to takich zwykłych octów w żaden sposób. Natomiast jest to preparat, który wywołuje cały szereg pozytywnych reakcji fizjologicznych. I proszę Państwa, zauważymy na przykład reakcję naszej gospodarki cukrowej, czyli jest on dedykowany jakby wszystkim diabetykom. Zobaczymy przyspieszenie metabolizmu tłuszczów. Do efektów, które będziemy obserwować, również możemy śmiało zaliczyć niwelowanie dyskomfortu związanego z refluksem żołądkowym czy z gagą. Ponadto, proszę Państwa, regulacja poziomu triglicerydów. Zbliżonym, acz nie takim samym preparatem jest z kolei liofilizowana esencja z ekologicznego octu gruszkowego. Dzięki, proszę Państwa, innym bazowym składnikom mamy tutaj troszeczkę też inne działania. Oczywiście też zauważymy refluksowi, ale na przykład Powerbiotic Good Helper, czyli wsparcie jelit, jest polecany dla pacjentów, którzy chcą jakby na przykład doraźnie wspomóc trawienie po ciężkich posiłkach. Ale nie tylko, proszę Państwa, bo może ten preparat być użyty na przykład w celu zapobiegania problemom związanym z kamieniami nerkowymi, czy też stanem zapalnym woreczka żółciowego. Składniki, do których tu, proszę Państwa, no, na przykład musimy wymienić, do których należą duże ilości flawonoidów, czy naturalnych barwników, również karotenoidy, one wykazały się bardzo dużą skutecznością, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie zwyrodnieniom plamki żółtej. Ponadto, proszę Państwa, składniki tej kompozycji octowej, tej esencji octowej, wykazały się skutecznością przy powstrzymywaniu pewnych procesów związanych z zaawansowanym wiekiem, ale też na przykład przed patologiami związanymi z chorobą Alzheimera. I proszę Państwa, na koniec jeszcze jedna ciekawa liofilizowana esencja z wiciokrzewu sinego, który Państwo raczej kojarzycie jako jagodę kamczacką, bo na naszym rynku głównie jako właśnie taką nazwę stosujemy. Jest to, proszę Państwa, imponujący koncentrat pewnej grupy antyoksydantów, szczególnie silnie oddziaływujących na narząd wzroku. Ciekawa rzecz, proszę Państwa, że dość późno tę karierę ten preparat zrobił w
Polsce, czy powiedzmy w ogóle ta roślina dość późno zaczęła karierę tutaj w Polsce czy w Europie. Jest to ciekawostka, dlatego że ona była szeroko stosowana jako roślina medyczna u ludów właśnie północnej Rosji, w Chinach, w Japonii, w Korei. Ciekawe, że dość jakoś tak późno to trafiło. W tej chwili można powiedzieć, zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego że potencjał, proszę Państwa, tego preparatu jest naprawdę ogromny. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj Państwa cierpliwość mocno nadwyrężyłem. Mieliśmy dość długie spotkanie. Pozwolę sobie, proszę Państwa, teraz udostępnić czat. Jeżeli Państwo będziecie chcieli zadać pytania, jestem do dyspozycji. Jeżeli, proszę Państwa, część z Państwa już będzie chciała opuścić nasze spotkanie, bardzo tym wszystkim osobom dziękuję. Zapraszam znów za tydzień. Informacje o kolejnym temacie zostaną do Państwa przesłane. Także w dniu dzisiejszym bardzo dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru, a pozostałych Państwa zapraszam do dyskusji na czacie. Dziękuję ślicznie.